Pracując 6 godzin, ciągle mogę kolejne 3 godziny stać na oczekiwaniu, czy muszę zrobić pauzę. Przerwę. Chodzi o przerwę pewno, tak? E, ja w każdym naszym spotkaniu apeluję, żebyście używali właściwego nazewnictwa. E, pauza to chyba z niemieckiego jest zaciągnięte. Nie każdy ten język zna, natomiast my fajnie by było, gdybyśmy się posługiwali słownictwem przerwa i odpoczynek. Mi to też ułatwi odpowiedzi, a tak to muszę tutaj wysilać swój intelekt, żeby się domyśleć, o co chodzi. To taka moja serdeczna, gorąca prośba do Państwa. I wiem, o co chodzi, że chodzi o 45. Nie, nie trzeba. Ta 45 będzie wykorzystana podczas tych trzech kolejnych godzin, które zostaną zaznaczone na łóżku jako odpoczynek. I w ten sposób Krzychu będzie mógł sobie zaliczyć pierwszą część, przerwy, pierwszą część odpoczynku dziennego podzielonego. Później po zakończonej pracy wystarczy, że jeszcze będzie miał 9 godzin odpoczynku i te dwie części nam się sumują, Jeżeli będzie to przed zamknięciem cyklu 24-godzinnego, będzie wykorzystany odpoczynek dzienny, regularny, w podzielonej formie, ale regularny, czyli w dalszym ciągu będę miał jeszcze skrócenia do wykorzystania.